Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy jeszcze na Roztoczu, jesteśmy w Krasnobrodzie, gdzie spędziliśmy ostatnie dwa dni, za dnia pracując, wieczorami spacerując po tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj jedziemy do Szczebrzeszyna, gdzie znajduje się magazyn z naszą książką, ponieważ dostaliśmy od Was mnóstwo próśb i pytań o to, czy książka będzie z podpisem. No i postanowiliśmy spełnić Wasze prośby i korzystając z tego, że jesteśmy jeszcze tutaj w okolicy, jedziemy właśnie do Szczebrzeszyna, do magazynu, podpisać książki. A co dalej? Zobaczymy. Także zaczynamy kolejny dzień. Thank you.
Skończyliśmy podpisywanie, zajęło nam to parę godzin i muszę wam pokazać teraz nasz owoc naszej pracy. Moi drodzy, to są ostatnie książki, już więcej książek nie ma, czyli wszystkie książki od teraz, jakie złożycie zamówienie, będą opatrzone autografem Kasi i Łukasza, także zachęcamy was do zakupów na sklep podróżowanie.pl. Możecie sobie zamawiać i czytać w wakacje. Właśnie, polecamy szczególnie teraz, zaczyna się lato, dłuższe wieczory, także będzie co robić, a możemy wam teraz polecić z czystym sercem, ponieważ dostajemy od was, od już osób, które przeczytały, bardzo dużo maili i wszystkim książka się podoba, także z czystym sercem polecamy, lektura jest super. Kupujcie, zamawiajcie i czytajcie. Wielki wóz będzie was wiózł. Wyjechaliśmy już z Roztocza, dzisiaj przyjechaliśmy na Puławy. Przyjechaliśmy tutaj głównie dlatego, że znaleźliśmy bardzo fajny kemping, a musieliśmy zrobić serwis. Kemping wam zaraz Łukasz pokaże, a ja przy okazji poszłam dzisiaj na zakupy, bo przy ulicy stało bardzo dużo pań, przy głównej drodze, które sprzedawały truskawki, świeże warzywa i tak dalej. A moją ulubioną letnią potrawą od jakichś 2 czy 3 lat jest chłodnik litewski. No i postanowiłam zrobić ten chłodnik, znalazłam przepis. Buraki już mi się tam gotują. Tutaj zobaczcie, mam pokrojoną botwinkę. Ogórek świeży, młody, także czeka na pokrojenie. Koperek jest. Także jestem przeszczęśliwą panią domu dzisiaj i gotuję. Napiszcie mi koniecznie, czy wy lubicie chłodnik litewski, czy może wolicie właśnie taką zupę botwinkę na ciepło, czy może macie jeszcze inne jakieś fajne letnie potrawy. Dajcie znać. Tak jak Kasia powiedziała, teraz wam pokażę troszeczkę ten kemping. Co jest fajne w tym miejscu, to to, że no przede wszystkim jest zadbany i nowy, a poza tym każda parcelka, każde miejsce na kampera czy na przyczepkę ma podłączenie do prądu i do wody. Za prąd się płaci 7 zł, my prądu nie potrzebujemy, bo mamy ze słońca za darmo. Natomiast to, że jest kranik za kamperem, to jest super rozwiązanie, nie trzeba nigdzie chodzić, jeździć i tak dalej. To cały ten teren należy do mariny, czyli coś takiego jak w Czarnkowie, ci co nas oglądają. To w Czarnkowie byliśmy na Super Marinie i polecamy tam też odwiedzić to miejsce. Natomiast tutaj też jest marina, Marina Puławy. Jedyny minus to jest to, że tu jest niedaleko taka jezdnia. No i jeżdżą tutaj samochody, ale to jest takie, no, jeszcze nie bardzo przeszkadzające. Jest na miejscu pralka, nam pan pozwolił za darmo sobie zrobić pranie, które tutaj wisi. A teraz wam jeszcze pokażę infrastrukturę za kempingiem. I powiem wam parę rzeczy o jednym prezencie, jaki dostaliśmy. Pobyt na kempingu nie jest drogi, kosztuje 35 zł za dobę za nas, czyli 2 osoby plus kamper, 20 zł za kamper i 5 zł za każdą osobę. Jest miejsce, gdzie można sobie zrobić biesiadę. Za mną jest grill, jest miejsce na ognisko, a tam dalej jest plac zabaw dla dzieci, a kawałek dalej jest skatepark, gdzie można sobie poćwiczyć. Są też takie siłownie publiczne, czyli ćwiczenia, no, automaty do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Wszystko jest zadbane, wysprzątane, prawie nowe. Można sobie ewentualnie pograć w szachy albo w warcaby przy takich stołach w Hiszpanii, w Portugalii. Co wieczór, popołudnie, wieczory zasiadują starsi panowie, no i spędzają miło czas.
Odszedłem parę metrów od kempingu, kemping jest tam, ja jestem na marinie, co zresztą widać, bo jest za mną piękny statek. A dlaczego tak? Ponieważ jednak słuchać było te szumy z jezdni, a wolałbym, żebyście mnie słyszeli, a nie samochody. Przychodzę do was, ponieważ wydarzyła się pewna sytuacja, która no po prostu się wydarzyła i takich sytuacji my w życiu mamy bardzo dużo, zwłaszcza odkąd rozpoczęliśmy naszą przygodę z van life'em. Mianowicie chodzi o prawo przyciągania. Czasami w naszym życiu się dzieje tak, że o czymś pomyślimy i nagle ta rzecz się materializuje, nagle ta rzecz się pojawia w naszym życiu. Tak było na przestrzeni ostatnich 2 lat bardzo często. No, jak budowaliśmy vana, skończyły nam się pieniądze, potrzebowaliśmy hajsu, pomodliliśmy się, na drugi dzień czy nam na trzeci dzień pieniądze się pojawiły. Dokładnie taka sama kwota, jaką się modliliśmy. Jak byliśmy w Norwegii, Kasia marzyła o musztardzie, serze, łososiu i co? Dostała siatkę pełną musztardy, łososia i sera. Więc w naszym życiu bardzo często takie rzeczy się dzieją i tak też się wydarzyło z tymi słuchawkami, które trzymam w ręce. Są to słuchawki marki Teufel. A dlaczego je trzymam? Ponieważ pewnego dnia siedziałem sobie nad komputerem, a jak ja pracuję, to ja zawsze pracuję na słuchawkach, żeby nie słyszeć hałasu z zewnątrz, żeby mnie nic nie rozpraszało, żebym był skupiony na robocie. I wieczorem mówię do Kaśki: słuchaj, jak sprzedamy książkę i zapłacimy wszystkie faktury i zostanie nam trochę hajsu, to chciałbym sobie fundnąć takie porządne słuchawki z takim, no bezprzewodowe, po prostu na bluetooth, żeby nie było tego kabla, bo ja nie słyszę kabli. I Kasia mówi: dobra, spoko. Rano się budzę, na drugi dzień, patrzę się, jest e-mail od Krzysztofa. Krzysiek pyta się, no to jest nasz widz, i pyta się: słuchaj Łukasz, widzę, że jeździcie, taralala, bardzo mi się podoba wasz styl podróżowania. Ja pracuję dla marki Teufel, my produkujemy wysokiej klasy niemieckie słuchaweczki bezprzewodowe. I czy byś nie chciał takiej pary otrzymać? Ja mówię: boże człowieku, wczoraj o tym pomyślałem. I mówię: jak najbardziej wyślij, przetestuję, ale nie obiecuję, że będę o nich mówił, ponieważ no nie robimy już takich rzeczy, że dostawiamy jakieś rzeczy i reklamujemy je. Ale robię wyjątek, ponieważ raz, że chciałbym wam po prostu się podzielić, że takie rzeczy się dzieją, że myślimy o czymś, a na drugi dzień to się materializuje, to się dzieje i to jest niesamowite. Zastanawiam się, czy wy też tak macie, czy ktoś z was doświadcza takiego czegoś, czy na przykład myślicie o, nie wiem, o czerwonym samochodzie i nagle przyjeżdża czerwony samochód, myślicie o jakimś przyjacielu i nagle ten przyjaciel dzwoni do was, bo to jest, kurczę, ja jeszcze tego nie rozgryzłem, nie wiem jak to działa, ale to naprawdę działa i no i jestem bardzo szczęśliwy, bo dzięki temu, że pomyślałem o słuchawkach, mam słuchawki i chciałbym wam polecić te słuchawki, bo one są bardzo fajne, one mają super funkcję wyciszania na zewnątrz, więc odkąd je założyłem, nie słyszę nic kompletnie, co się dzieje na zewnątrz, może tam stukać, pukać, ktoś może mnie wołać, a ja kompletnie nic nie słyszę, ponieważ no to są super słuchawki. Zostawię wam link w opisie, gdyby ktoś z was był zainteresowany zakupem takich słuchawek, to naprawdę polecam. Przyjechaliśmy prosto do Kazimierza Dolnego, tego słynnego Kazimierza Dolnego. Od zawsze marzyłam, żeby tu przyjechać, ponieważ wiele, wiele razy słyszałam o tym mieście. Ściąga tutaj bohema artystyczna, mieszkają artyści i odbywa się tutaj wiele festiwalów muzycznych, filmowych i zapewne jeszcze wiele innych, o których nie mamy pojęcia. Jesteśmy tutaj dosłownie 5 minut, już się zakochaliśmy. Za nami są piękne scenerie przyrody, Góra Trzech Krzyży z lasem, a tutaj no miasteczko jest piękne, niewielkie, w takim fajnym klimacie właśnie małego miasteczka, ale przepiękne, eleganckie, mnóstwo turystów, muzyka gra, dużo się dzieje. Zobaczcie sami, jak tutaj jest cudownie. Przerywnik w tych pięknych widokach.
Za mną są surfinie. Kiedyś z Kasią próbowaliśmy chyba przez 2 lata dojść do tego, jak się nazywają te kwiatki, przypomnieć sobie. I teraz już pamiętamy, to są piękne surfinie, pięknie pachnące kwiaty polskiego lata. Moi drodzy, jest to 199 odcinek naszego vloga. Przełomowy, ponieważ jest to ostatni odcinek z tej serii. Z tej serii, którą pamiętacie. Przez całe 2 lata nadawaliśmy przynajmniej raz w tygodniu jeden odcinek i teraz się to troszeczkę zmieni. Tak to jest, że czasem trzeba wprowadzić zmiany. Ja zauważam, że w moim życiu mniej więcej co 2 lata zaczyna coś takiego się dziać, że czuję, że potrzebuję tej zmiany. Czasami czuję, że potrzebuję jakiejś nowości w życiu. Mniej więcej co 2 lata zmieniałam pracę. Po 4 latach, czyli 2 razy 2, wyprowadziliśmy się z Londynu. No i teraz właśnie minęły 2 lata naszej podróży, 2 lata naszego vlogowania i czujemy, że nadchodzą zmiany. Co dokładnie się wydarzy w naszym życiu, jeszcze sami nie wiemy. Mamy kilka pomysłów, kilka propozycji, kilka opcji na horyzoncie i sami do końca jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w najbliższym czasie, więc na razie nie powiemy wam żadnych konkretów, co to takiego będzie. To, czego jesteśmy pewni, to na pewno jeszcze zostajemy w vanie. Nie wyprowadzamy się z vana, na razie podróżujemy, ale zmieni się trochę format naszych vlogów, przynajmniej na czas wakacji. Czujemy pewne wypalenie, czujemy pewną potrzebę przerwania, jakby pokazywania naszego prywatnego życia i to nie jest nic negatywnego, po prostu coś się w nas wyczerpało. Dlatego postanowiliśmy skupić się na tym, co daje nam olbrzymią radość w tym momencie, a są to awantury. Są to spotkania z vanlifersami, są to rozmowy i jest to pokazywanie na naszym kanale, gdzie jest was już całkiem spora ilość, kolejnych inspirujących ludzi, inspirujących historii, fajnych samochodów, fajnych rozwiązań i chcielibyśmy właśnie głównie tym się teraz z wami dzielić. Dlatego przez okres wakacyjny to właśnie głównie awantury będą się pokazywały na naszym kanale. Może raz na czas pojawi się także vlog z taką krótką opowieścią, co u nas słychać, ale przede wszystkim będą to historie o innych ludziach. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i mam nadzieję, że przyjmiecie te osoby ciepło, tak jak nas ciepło przyjmowaliście i że te historie zainspirują was może do zbudowania własnego vana, może do wyruszenia po własne marzenia, niekoniecznie nawet podróżując, ale po prostu posięgnięcie po coś nowego, wyjście ze strefy komfortu. Także zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, wciśnięcia ikony dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienie za każdym razem, kiedy nowy vlog się pojawi. Będziecie mogli też po tytule zobaczyć, co to za vlog, czego się tam spodziewać i serdecznie was na nie zapraszamy. To nie jest koniec, to nie jest tak, że jest ostatni dzisiaj film, już nigdy więcej nie będzie, bo w najbliższym tygodniu, za tydzień dokładnie, możecie się spodziewać pod takiego wyjątkowego odcinka. To będzie 200. odcinek naszego vloga i to będzie już ostatni z tej serii. Później przez cały lipiec i prawdopodobnie przez cały też sierpień będą awantury. Raz, 2 razy w tygodniu zobaczymy, jak dużo nam się uda nakręcić. No a potem we wrześniu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdzie my wtedy będziemy i jak to wszystko się potoczy, ale o tym będziemy was oczywiście informować na bieżąco, także subskrybujcie nasz kanał, tak jak Kasia mówi, żeby wam po prostu nie minął jakiś odcinek i mam taką gorącą prośbę do wszystkich osób, które nas oglądają w telewizorze, na telewizorze teraz. Bardzo proszę, weźcie telefony do ręki i naciśnijcie na swoim telefonie, na aplikacji przycisk subskrybuj pod naszym kanałem, bo wiem, że na telewizorze tego się nie da, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie mam telewizora, ale bardzo dużo osób nas ogląda, którzy nie subskrybują i nie chciałbym, żeby po prostu ktoś ominął te nowe filmy, które się pojawią za jakieś kilka tygodni. Zachęcam was także do polubienia, zaobserwowania nas na Instagramie. To jest nasze taka social medium, na którym najwięcej się udzielamy. Jesteśmy też na Facebooku, jak część z was wie, ale Facebook jest rzadziej przez nas odwiedzany. Jakoś Instagram jest taką formą, która najbardziej nam pasuje, także na Instagramie będziemy nadal regularnie wrzucać zdjęcia, posty, kto także możecie tam zaglądać. Kto nie zamówił książki, to tak jak widzieliście, jeszcze są książki z podpisami, można je kupować, zamawiać. Tak jak widzieliście, no, nakład się niedługo skończy, więc ktoś teraz nie zamówi, to w przyszłości prawdopodobnie nie będzie już miał takiej możliwości. Także wysyłamy was na sklep podróżowanie.pl i tam
To może złożyć zamówienie. To chyba tyle. Nie żegnamy się. Oczywiście nasze vlogi jeszcze się będą pojawiać i mamy nadzieję, że za jakiś czas wrócimy do Was z większą ilością konkretnych informacji. Będziecie wiedzieli, co się u nas w życiu dzieje i gdzie dalej nasz kanał, że tak powiem, się potoczy. No i mamy nadzieję, że te awantury, które teraz dla Was przygotowujemy, Wam się spodobają. Nie zapomnijcie oglądać w przyszłym tygodniu 200. odcinka, bo to będzie petarda. Tak. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiamy Was. No i do zobaczenia.